Witam Was z kolejnym filmikiem o skrzypcach i altówce. I właśnie dzisiaj będziemy mówić o ich budowie, oczywiście. I będziemy mówić o ich brzmieniu, o różnicach między nimi i o różnych technikach gry i w ogóle wszystkim związanym ze skrzypcach i altówką. I będę też dawała przykłady różnych utworów i fragmentów utworów. A więc zapraszam do oglądania. Piękny instrument. Mają naprawdę piękny dźwięk, taki jasny, czysty dźwięk. Moje skrzypce akurat mają taki bardzo fajny kolor. I taki jasno-brązowy. Ogólnie skrzypce mają taką budowę. Jeśli chcecie je obejrzeć. Oczywiście potrzebna jest do grania szyna i podbródek. Obecnie to się dosyć trudno gra, ale niektórzy grają bez szyny i podbródka, ale to jest niezbyt wygodne, więc raczej się tego nie zaleca. Tutaj moje skrzypce się mają takie unikalne, tutaj taki biały pasek. I oczywiście to jest do kręcenia i dostrojenia skrzypiec, kołki również do tego służą, ale to jest dostrojenia o większe odległości, jak się totalnie już rozstroją te skrzypce. Tu mamy ślimak, tak żeby zdobić te skrzypce. Nagrywa się oczywiście gra palcami. Te struny są takie napięte, żeby tak... Nie są przesadnie napięte, żeby tak nie można zacisnąć, ale są dosyć napięte, ale to mi nie przeszkadza w graniu. Tak musi być. Tu są F-y. I w tych F-ach w środku się kryje środek skrzypiec. Jak widzicie tutaj tą belkę w środku, oto tutaj, to jest dusza. To jest taka belka, która przynosi drgania z dołu skrzypiec do góry, na płytę wierzchnią. Żeby całe skrzypce drgały przy wydobywaniu dźwięku, żeby ten dźwięk brzmiał głośniej. Bo gdyby nie było tej duszy, to by te skrzypce brzmiały bardzo, bardzo cicho i raczej na koncertach to by było słabo. A to z tą duszą to jest wtedy dobrze i te skrzypce fajnie brzmią. Ogólnie skrzypce są piękne. Ma tu jeszcze taki mostek, żeby podeprzeć struny. A jeśli chodzi o to, to coś żółtego, widzicie? To jest po to, żeby ta struna się tutaj nie... żeby się nie wrzynała w ten podstawek, bo bez tego to by coraz głębiej wchodziła i by zrobiła jedną taką jakby małą dziurę w tym podstawku, w tym mostku. A tak to nie jest dla niego niebezpieczna. Tutaj są oczywiście te rzeczy, które przytrzymują strunę, ten mechanizm cały do strojenia. Bardzo skomplikowaną budowę mają skrzypce. I skrzypce są robione z różnych drewien. Zazwyczaj płyta spodnia jest chyba z klonu, z tego co pamiętam, a płyta zwierzchnia jest zazwyczaj ze świerku. Pamiętam, że płyta zwierzchnia jest na pewno ze świerku, pamiętam już. I te kołki są zazwyczaj chyba nowe, ale te nie wiem, bo te są takie bardziej brązowawe, to ja nie wiem z jakiego one są drewna. Bo chyba nowe drewno to jest raczej czarne. Ale nie szkodzi, mogą być i z innego drewna, nic nie zaszkodzi. A więc to była budowa skrzypiec, a i jeszcze smyczek. Smyczek jest, musi być tak napięty, ale nie za bardzo napięty, bo jeżeli jest za bardzo napięty, to on, widzicie? On musi tak łatwo go dać się przycisnąć. No nie bardzo łatwo, ale tak łatwiej, dosyć łatwo.
bo jakby był taki koszmarnie napięty, teraz go zapomniemy, no to nie da się nim normalnie grać, to wtedy by był taki twardy, no i słabo to będzie wtedy. Trzeba tak, jakby to tak uregulować, żeby to było takie umiarkowane, żeby dało się normalnie grać. Bo jak jest za bardzo rozluźnione, to już nie, to już nie. To te włosy się rozlatują na wszystkie strony. No widzicie sami, jak to wygląda. Nie, nie, tak to nie. Trzeba to zrobić tak umiarkowanie. To już za bardzo już. Myślę, że tyle może być. Tak to można sprawdzać. Przyciskając ten smyczek do tych strun. I ten smyczek musi być tutaj taki trochę wygięty. Jak taki łuk, tylko że w odwrotną stronę. Ale powiem wam jedną ciekawostkę, że jeżeli w futerale smyczek się trzyma cały czas napięty, nawet jak się zamyka skrzypce, to to może zaszkodzić. Wiecie dlaczego? Bo właśnie wtedy, jak te włosy się napinają, to to drewno się też jakby też trochę wygina. I ten smyczek nie jest potem tak dobry jak wcześniej. Palce na smyczku trzyma się o tak. Trzeba pamiętać, że te dwa palce muszą być tak bardziej do środka. Ten musi być tutaj. I ten kciuk nie może wchodzić do żabki. Tutaj właśnie w tą dziurę, bo kiedyś robiłam taki błąd, że ten kciuk wkładałam tutaj. Ha, nie, tak się nie robi. Trzeba go trzymać tu. Ten palec musi być na tym. Nie może być absolutnie ani tak, ani tak. Musi być tak. Żeby to było takie dobre oparcie tej ręki, żeby się dobrze smyczkowało, bo gdyby się trzymało tak normalnie, bo takie małe dzieci myślą, że wygodniej jest trzymać smyczek tak, bo tak jest łatwiej trzymać cokolwiek, a nie tak, bo tak to jest za bardzo skomplikowanie i niewygodnie. Nie, nie, nie. To wielki błąd, naprawdę. No bo jakby się trzymało tak smyczek, to smyczkowanie byłoby bardzo trudne. To z wami zobaczcie. Co z tego wychodzi? Smyczek by się wykrzywiał i chodził na wszystkie strony, to nie przynosi dobrych rezultatów, więc lepiej tego nie próbujcie. I jeśli chodzi o szynę, to ona musi być taka dopasowana. Nie może być ani za szeroka, ani za wąska. Musi być dobra. I już się tak właśnie zakłada. Musi mieć tutaj takie gumeczki, bo gdyby ich nie miała, to by rysowała skrzypce i zrobiłyby się niezłe zniszczenia. I musi mieć tutaj też takie miękkie. O. Nie wiem, co to jest styropian, czy jaki to jest jakiś materiał. Raczej coś w rodzaju styropianu, ale takiego bardziej wytrzymałego. I to jest takie miękkie, żeby nie było takie twarde, żeby nam nie ściskało tutaj ramienia. Żeby było miłe w dotyku po prostu, żeby miało się tak wygodnie grając na skrzypcach. I to była budowa skrzypiec. A teraz przejdę do altówki. Jest o wiele bardziej takie dojrzałe w stosunku do skrzypiec, takie niskie, takie bardziej pełne. Chociaż skrzypce mają piękny dźwięk, altówka również ma piękny dźwięk. I właśnie altówka ma takie dosyć takie trochę nosowe brzmienie, dlatego że jej struny, taki jej strój, teraz są może niezbyt nastrojone, to będę musiała je trochę nastroić. No właśnie, teraz jest lepiej. A więc te struny, one, zwłaszcza to C, jest dosyć niskie, a więc do jej wielkości te struny, niskość tego C też, właśnie
właśnie tego C, to one powinny być tak naprawdę dopasowane do troszkę większego instrumentu. Dlatego, że właśnie to C tak niżko brzmi, no to G może jeszcze tam może być, ale to C to już nie. Powinny być troszkę większy instrument. No i tu mamy problem. Nie może być większego instrumentu, dlatego, żeby się obciążyło altowiolistę. No naprawdę. Gdyby miał ktoś nosić na ramieniu taki troszkę większy niż ten, właściwie taki jakiś instrument, no to nie wiem, co by się stało. No, tak by go obciążyło, że... No, żeby mu było mu trudno grać. A więc musieli stworzyć mniejszy instrument, altówkę. I dlatego ta altówka ma takie troszkę nasowe brzmienie, dlatego że te jej struny powinny być dopasowane do większego instrumentu tak naprawdę. Ale to nie przeszkadza, bo altówka sama w sobie ma bardzo, bardzo piękny dźwięk, bardzo muzyczny. I altówkę się często wykorzystuje do grania takich właśnie utworów, w którym może się wykazać tym dźwiękiem. Właśnie jest dużo takich właśnie utworów, które wykorzystują właśnie tą strunę C, która pięknie brzmi na altówce. I to jest bardzo fajne właśnie. I myślę, że altówka bez tej struny C wcale nie byłaby aż taka fajna. Bo ta struna C jej bardzo dużo dodaje naprawdę. Właśnie dlatego jest altówką. Ale zobaczcie teraz jej budowę. Jej budowa jest bardzo podobna do budowy skrzypiec. Właściwie jej kształt ma taki sam. Jest po prostu powiększeniem skrzypiec. Ma również duszę, jak tutaj widzicie ten... Jeżeli nie widzicie, to mogę wam pokazać, jest tam w środku ten drewniany słupek. To już wam powiedziałam, do czego służy. Tutaj mamy ten podbródek i to jest taki specjalny rodzaj, że idzie nad ten tutaj, nad to tutaj czarne, co tam są wkręcone te stroiki do kołków. I tutaj się dopiero kończy, to się go tak nakłada i to jest dosyć wygodne, bo się trudno suwa tak jakby z tej altówki. I tu oczywiście mamy też szynę, tak samo jak w przypadku skrzypiec, tylko ta szyna jest takiej jakości dosyć dobrej, ale jednak gorszej od tej skrzypcowej. Dlatego, że ona mi się często tak właśnie rozszerza, ona mi się często tak rozluźnia i robi mi się za szeroka i potem trudno jest ją znowu nakręcić tak, żeby się potem nie rozluźniała, więc mam z tym mało kłopot. I tu mamy oczywiście podstawek, czy tam mostek. I tutaj niestety z tym, co tam miało trzymać tą strunę, żeby ona się nie wrzynęła w ten mostek, to jest z tym mały problem, dlatego że to zjechało. No zjechało po prostu, no. To było kiedyś tam, ale nie wiadomo czemu zjechało. Nie wiem, jak to się stało, ale kiedyś to się stało i nie pamiętam nawet kiedy, ale to zjechało, nie wiem czemu. Tak zabawy to powinno się teraz odkręcić tą strunę, przepraszam, i wstawić to na miejsce. Ale teraz akurat nie mam na to czasu i będę musiała to kiedyś zrobić, ale na razie mi to nie przeszkadza. Na razie się nie wrzyna w strunę ta. Nie wrzyna się w podstawek ta struna, tylko może tam troszkę wyszła, ale minimalnie. Mamy tutaj jeszcze gryf, oczywiście, na którym się gra, a smyczkuje się tu. W tym tutaj okienku pomiędzy mostkiem a gryfem. Tu mamy efy. I wiecie, dlaczego są nazywane efy? Dlatego, że są w kształcie litery F właściwie. To wycięcie tutaj jest w kształcie litery F. To jest bardziej w kształcie litery F, bo to drugie to jest jej odwrotność, lustrzane odbicie. Oczywiście mamy tutaj kołki i one myślę, że są już chyba nowe, bo to jest takie czarne drewno tutaj. Chyba, że je pomalowali, to inna sprawa. I mamy tutaj oczywiście ślimak. I ta altówka jest w takim ciemniejszym kolorze od skrzypiec. Właśnie mi się to bardziej podoba. Bardzo mi się to podoba, że ta altówka jest taka ciemna, ta moja. Znaczy, no jak na altówkę, to nie jest zbyt ciemna. Istnieją o wiele ciemniejsze altówki, takie bardzo ciemnobrązowe. Ale ta jest ciemna w porównaniu do skrzypiec. Ciemniejszą barwę ma. I, znaczy barwę, czyli kolor. O kolor mi chodziło. I co tam jeszcze? Właśnie w przypadku skrzypiec zapomniałam to powiedzieć. Tutaj, wiecie co to jest?
Wszyscy myślą, że to jest jakaś ozdóbka, taka czarne, też czarne pasemko przebiegające naokoło instrumentu. Wszyscy myślą, że to jest jakaś ozdóbka, co tam sobie ktoś tam wymalował i po prostu to tam sobie jest, żeby ładniej wyglądał instrument. No owszem, to służy też za ozdóbkę, ale przede wszystkim to ma lepiej trzymać boki instrumentu, bo te boki mogą się, gdyby nie było tego czegoś, to te boki mogłyby się łatwo obrywać i nie trzymać zbyt na tym instrumencie i to pomaga się właśnie utrzymać tym samym boczkom, które są, które wychodzą tak poza tą altówkę troszkę i taka, tworzą taką jakby krawędź tutaj i dalej. I to są takie właściwie w rzeczywistości kawałki drewna, takie minimalne, takie małe kawałki drewna, które ktoś tam właśnie wkleił na boki tego instrumentu, żeby się właśnie łatwiej, bardziej się trzymały te boki. I to jest właśnie taka ciekawostka. Ale to oczywiście też bardzo ładnie zdobi altówkę i skrzypce i wszystkie inne instrumenty, które mają to. A więc budowa altówki, już omówiłam ją. A jeżeli w trakcie jakichś utworów będzie mi się rozstrajała strona G, to nie narzekajcie, bo akurat musiałam wkręcić nową, znaczy tata mi wkręcił nową, bo tamta się zepsuła już, bo się zaczęła tak jakby rozwarstwiać, bo te struny tej altówki dosyć często się tak psują, więc musimy je wymieniać. To są dobre struny, ale trzeba je dosyć często wymieniać. I właśnie jak się daje... Taka jeszcze jedna ciekawostka, że jak się daje nową strunę, to bardzo często się rozstraja ona na początkowej fazie, a potem już się ustawia normalnie, bo nie jest jeszcze zbyt naciągnięta, bo jest taka nowa. A więc umówiłam przed chwilą budowę altówki, teraz przechodzimy do skrzypc i altówki naraz i zobaczycie, na czym polega różnica. Omówię jeszcze tylko smyczek, bo zapomniałam. Ten smyczek jest cięższy niż skrzypcowy smyczek, więc trudniej się gra takie szybkie przebiegi różnych, szybkie etiudy, szybkie szesnastki, 32 czy tam inne. I on ma większą masę niż ten skrzypcowy. I ma taką samą budowę, tylko że jest dłuższy od tego na skrzypcach, co się gra, skrzypcowego. I oczywiście, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? A właśnie, to już wiem. Ten smyczek nie jest drewniany. Niestety nie jest drewniany. Dlaczego? A dlatego, że kiedyś miałam drewniany smyczek, ale ten drewniany smyczek był bardzo złej jakości i nie dało się mu dobrze napiąć włosi, żeby normalnie grać. Ani nie dało mu się rozluźnić tych włosi, więc to nie było zbyt dobre. Dlatego tata mi kupił nowy smyczek, ale on nie jest drewniany. Jest z takiego specjalnego jakiegoś materiału, który udaje drewno. Ale to mi nie przeszkadza, bo też jest bardzo wygodny do grania, mimo tego. A więc to nie robi zbyt dużej różnicy. A więc teraz przeniosę skrzypce i omówimy sobie obydwa naraz. Przyniosłam je bez smyczków, dlatego że ze smyczkami nie dałabym już rady tutaj dojść. No bo gdyby one mi wypadły, to naprawdę byłyby duże szkody. Zwłaszcza na tej podłodze, bo ta podłoga... To są takie kafelki, widzicie tam dalej, takie białe, o tutaj, takie białe kafelki i one są bardzo twarde i jak tam spadnie jakiś instrument, no to kiepsko. A więc tak wyglądają naraz. Jak się je tak porówna, to widać, że altówka jest większa, widać to. Włożycie też troszkę dalej, żeby to łatwiej było widoczne. Widzicie, że altówka jest większa od skrzypiec. Oczywiście. I jest dłuższa o wiele. Ta altówka akurat jest dosyć małą taką altówką, bo istnieją większe altówki. Właśnie większe w porównaniu do skrzypiec. Ale to jest taka jakby taka średnia. To była chyba 15,5, 15,5 czy coś w tym stylu. Czy już nie pamiętam. Oczywiście ten ślimak altówki jest większy od ślimaka skrzypiec, różni się.
ale kształt ma taki sam. I skrzypce i altówka mają bardzo podobną budowę. Właściwie taką samą, tylko że skrzypce są mniejsze, a altówka większa. Telemana. I oczywiście, pewnie nie zgadniecie, która? Pierwsza. No właśnie. Oczywiście wielu szczypów gra pierwszą fantazję, no ale to jest ta pierwsza. No więc fajnie. I bardzo mi się podoba ogólnie ta fantazja. I to jest właśnie pierwsza część pierwszej fantazji. Więc w ogóle super. Chociaż bardziej lubię drugą część. I ta fantazja, jak widzicie, bardzo fajnie brzmiała na skrzypcach. A teraz, dla odmiany, próbuję ją zagrać na altówce. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Yeah.
Na lodówce się dosyć trudno gra, bo znaczy transportowanie, znaczy transponowanie utworów o kwintę w dół, to znaczy na altówkę, przenoszenie, to jest dosyć łatwe, dlatego że się gra zupełnie to samo, na tych samych strunach, tylko że po prostu altówka ma o kwintę niżej brzmienie. I nie trzeba się tym zbyt przejmować, po prostu schemat palcowania jest zupełnie taki sam. I właśnie, to jest właśnie łatwe dla mnie też, ale teraz jak gram tą fantazję na altówkę C, na altówce, to dawno jej właśnie nie grałam na altówce, bo kiedyś tam ją próbowałam, ale teraz akurat dawno jej nie grałam i troszkę mi się zaczęły mylić te różne palce i różne te rzeczy, bo akurat teraz to, że przyniosłam o kwintę niżej, mi się trochę trudne wydawało. Nie wiem czemu, ale pierwszy raz mi się akurat wydawało dosyć trudne. Ale jakoś zagrałam. Ale ogólnie to jest dla mnie łatwe. I widzicie, altówka ma inny zupełnie dźwięk od skrzypiec. Jest ciemniejszy dźwięk. I na skrzypcach i na altówce brzmi pięknie wiele utworów. Ale nic nie może zastąpić tego, że niektóre utwory, znaczy wiele utworów jest tylko na altówkę, a wiele utworów tylko na skrzypce. I na przykład jak się je przenosi na altówkę ze skrzypiec, czy ze skrzypiec na altówkę, na altówkę ze skrzypiec, czy z altówki na skrzypce, to wtedy one mogą brzmieć troszkę gorzej na tym drugim instrumencie, ale też ładnie. Ale najładniej te utwory, które są skomponowane na ten instrument, brzmią na tym instrumencie, na które zostały skomponowane. Tak myślę ja. A wy? Jak myślicie? Fajnie jest, jak na przykład gramy tą fantazję na skrzypcach czy na altówce? Jak ładniej wam brzmiała? Możecie napisać w komentarzach. Byłoby fajnie. I właśnie myślę, że w kolejnym filmiku omówię raczej taką technikę grania na skrzypcach i altówce, jak się trzyma palce, nie, to już omówiłam, ale dokładniej powiem o różnych technikach i jak grać, żeby było najwygodniej. I powiem też oczywiście o czymś z tych błędach, które popełniamy w technice. I o błędach, które ja też popełniałam w technice. I ogólnie drugi filmik będzie też fajny na pewno. I ten mi się też bardzo podobał. A więc na razie was żegnam i do kolejnego filmiku. Pa, pa!